Od 28 lat co roku jesteśmy tutaj z wystawą swoich produktów. Mało tego, nasi dostawcy mleka są w komitecie organizacyjnym tej wystawy, także identyfikujemy się po prostu z podlaskim ośrodkiem, gdyż oni służą wsparciem dla hodowli bydła, dla produkcji mleka. Dzięki temu są efekty. Jak zaczynaliśmy, było 3000 litrów mleka od krowy, dzisiaj mamy już prawie blisko 8000, także że i nie tylko ilość, ale i jakość, co systematycznie nam rośnie zawartość tłuszczu i zawartość białka. Zawartość tłuszczu jest na poziomie ponad 4,10, a białek 3,2, 3,6. Także, że cieszymy się z tej współpracy i cieszymy się, że rolnicy mogą zapoznać się po prostu z trendami. Jest duży postęp w technice, w technologii, chociażby te dojarki, które automaty, które, że mniejsza pracochłonność po prostu, a można więcej wyprodukować, gdyż rynek pracy zmusza do tego, że musi być automatyzacja, robotyzacja i w tym kierunku, tak samo w zakładach, mam tutaj coraz praca fizyczna jest emulowana. To samo jest i w gospodarstwach rolnych, no i oczywiście skala produkcji po prostu, żeby była jak największa, wtedy ta opłacalność jest jeszcze lepsza. Ta spółdzielcza forma się po prostu nie przeszkadza w prowadzeniu biznesu, a wprost przeciwnie, na przykładzie mlekowity mogę powiedzieć, że pomaga. Mamy wiele przedsiębiorstw, które wspierają mlekowite, usługi czy części zamienne, czy też opakowania, także że patrzą, na co jest zapotrzebowanie, że nie musimy po prostu kupować czy za granicą, czy w drugiej części kraju po prostu. Podstawowa sprawa to jest, kupujemy produkty naszych klientów i trzeba się z tym identyfikować.